do góry. Witam na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim Białobrzegi. Dzisiejszy dzień jest dla nas takim szczególnym dniem, bo zorganizowaliśmy dni otwarte strażnicy. Ma to na celu zintegrowanie środowiska naszego białobrzeskiego i nie tylko, ale także mamy nadzieję, że dzięki tym dniom otwartym odmłodzimy troszkę naszą drużynę strażacką, bo bardzo nam zależy na tym, aby młodzi ludzie wstępowali do naszej młodzieżowej drużyny pożarniczej i nie tylko. Zachęcamy także i osoby dorosłe, które mają ochotę być strażakiem, ochotnikiem, żeby do nas się zgłaszały. Pogoda, jak widać, nam dopisała, jest piękna. Dużo ludzi, cieszymy się bardzo, mamy nadzieję, że to przyniesie owoce tego, co właśnie zamierzaliśmy. Powiem tak, jednostka nasza jest taką jednostką, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Powstała w 1928 roku. Wtedy to była Straż Ogniowa jeszcze, nie nazywało się to Ochotnicza Straż Pożarna, ale rozwijała się przez wiele, wiele lat. Nigdy nie było tak, żeby o tej białobrzeskiej straży ktoś tam czegoś nie słyszał, nie mówił. Jednostka, która zajmowała pierwsze miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych, tu ciągle się coś działo. Przez wiele lat ja jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej od 4 lat. Bardzo intensywnie pracujemy w tej chwili. Powiększyła nam się grupa osób w przedziale wiekowym od 18 do 30-40 lat, z czego się bardzo cieszymy, bo to ta grupa, która wyjeżdża właśnie do akcji ratowniczych po odpowiednim przeszkoleniu. I to jest ta dobra strona, która się wydarzyła ostatnimi laty.
U nas się bardzo dużo dzieje. W latach tej mojej czteroletniej kadencji rozbudowała się bardzo nasza strażnica. Druh, naczelnik, myślę, że powiedział, jakie samochody kiedy dostaliśmy, a ja powiem o tej innej stronie gospodarczej. Dzięki uprzejmości pana prezydenta Marcina Witko i Rady Miasta dostaliśmy przez te 4 lata dużo dotacji, co nam umożliwiło wyremontowanie całkowite garażu. Z budżetu obywatelskiego mamy, jak państwo widzicie, wykonany piękny teren wokół strażnicy, łącznie z siłownią zewnętrzną. To już starania naszych strażaków, którzy zbierali głosy. I na ten moment także dzięki uprzejmości i dobrych chęci pana prezydenta miasta i Rady Miasta mamy przed chwilą, bo w ubiegłym tygodniu jest zakończone zakładanie instalacji grzewczej, a za moment będziemy remontować salę, żeby była taką salą szkoleniowo-widowiskową z prawdziwego zdarzenia. Dużo pracujemy w takim sensie, że chodzimy do szkół, organizujemy prelekcje. Nasze tematy dotychczasowe to były z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jako że w naszej OSP funkcjonuje tak zwana grupa medyczna, powstała w 2011 roku. Prowadziliśmy bardzo dużo prelekcji we wszystkich prawie szkołach, nie tylko podstawowych, ale także średnich w Tomaszowie z zakresu nie dla czadu i stop wypalaniu traw. Co mogę jeszcze powiedzieć o jednostce? Jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od 1995 roku, a także włączona do kampanii odwodowej województwa łódzkiego, to się nazywa Odwodowa Kampania Gaśnicza Tomaszów Mazowiecki. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jednostka jest jednostką ratowniczo-gaśniczą kategorii drugiej. To jest najwyższa kategoria, jaką mogą mieć strażacy, jaką jednostka może. Wyjeżdżamy bardzo dużo do pożarów. Do pożarów i różnych zdarzeń oczywiście, bo w skali roku ta suma tych naszych wyjazdów oscyluje tam w granicach 100 do 130 nawet wyjazdów rocznie. Bardzo fajnie się nam tutaj wszystkim pracuje. Jesteśmy otwarci na ludzi. W ubiegłym roku obchodziliśmy 90-lecie naszej straży. Nasze społeczeństwo ufundowało nam nowy sztandar na to 90-lecie. Była tutaj u nas uroczystość. Wręczono nam oficjalnie, był z poświęceniem sztandaru. Cieszymy się, mamy wielu sponsorów. Ja nie będę wymieniała zmienia nazwiska w tej chwili, bo zawsze sponsorom wszystkim dziękuję indywidualnie w picie. Jeżeli ktoś nas tam wesprze w jakikolwiek sposób. Na przykład dzisiaj też nasze spotkanie tu jest sponsorowane przez jednego pana Piotra Kaczmarka, który nam zafundował tu owoce, ciastka. Mamy strażaka, który nam tu, nasz strażak, który nam tu ugotował ciepły żurek. Także myślę, że nasi mieszkańcy miło tutaj spędzą czas. Widzę, że ludzi coraz to więcej dochodzi. Cieszymy się. Jest kilka stanowisk na ten moment, gdzie opowiadamy. Jest kącik historyczny, jest medyczny, no i te takie typowo bojowe, gdzie na każdym stanowisku są strażacy i opowiadają o tym, co robimy. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają. Dziękuję tym, którzy o nas dbają. Także cieszę się, myślę, że my damy z siebie wszystko.
żeby pomóc naszemu społeczeństwu. Jaka to trumbica, no trzymaj pomarańczkami. Pomarańczkami trzymaj, o. O, tam rozbija. Jedną pomarańczówkę jest, chodź. Bardziej szerzej, a czy bardziej będzie, czy nie, a dalej. Tak, dokładnie. Różne są regulacje. No. Tak, we dwóch musi jeść. A widzicie co? Powiem wam tak, jak woda płynie tutaj właśnie tym wężem, to utrzymanie tego wcale nie jest takie proste. Mamy sorbent do neutralizacji płynów, które wypłyną nam podczas wypadku, żeby nie zostały, żeby drugi samochód się nie poślizgnął. Pachołki do zabezpieczenia wypadków, miejsca wypadku. Deska ortopedyczna, którą Państwu przedstawią ratownicy w garażu. Sprzęt niezbędny. Strażak, na przykład, żebyśmy mogli sobie drzwi otworzyć, czy tam okno wybić. No nie jest to lekkie. No jedną ręką na. O, tak zwany chuligan. No jest pójki mija, ja tutaj jestem gotowy. Ciężkie. No nie jest. Oraz szczypce do cięcia drutu, zbrojenia. O, nie ma takiego zbrojenia, które by się nie poddało tym szczypcom. Ktoś chce zobaczyć, powalić się, dotknąć? Jak Państwo widzicie, na naszym placu tutaj zebrały się tłumy dzieci i młodzieży wraz z rodzicami, z dziadkami, po to, żeby zobaczyć sprzęt, który się znajduje w Ochotniczej Straży. Jednocześnie strażacy pokazują, jak jego użyć. Cieszymy się bardzo, że jest takie zainteresowanie, ponieważ z tych dzieci, z tej młodzieży zawsze ktoś wstąpi w nasze szeregi i będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli się utrzymują, prawda, do wieku takiego, że będą mogli wyjeżdżać do pożarów. Jednocześnie podkreślę, że tej młodzieży, która tutaj już jest u nas, jest około 15-20 osób, gdzie co sobotę od godziny 10 mają zbiórki szkoleniowe i już od praktycznie 10 lat już zapoznają się ze sprzętem po to, żeby w przyszłości być prawdziwym, dorosłym strażakiem, ochotnikiem. Możemy się zapisywać, prawda, zapisujemy wszystkich, którzy są chętni. W każdą sobotę, jak mówiłem wcześniej, w każdą sobotę o godzinie 10 jest zbiórka. Jednocześnie można dotrzeć do każdego strażaka. On tutaj swoim zaangażowaniem powie, kiedy można przyjść do straży i do kogo się zgłosić, aby zapisać się w nasze szeregi. Staramy się, rejonizacja. No nie mamy takiej rejonizacji, ponieważ należą też z centrum miasta do nas, tak? Przyjeżdżają na zbiórki, wiadomo, że do tych pożarów nie będą wyjeżdżać, bo mają zbyt daleko. Tutaj liczy się czas i ci, co najbliżej mieszkają, zawsze są pierwsi, prawda? Ciężko jest się przemieścić z drugiego końca miasta do nas tutaj, do naszej dzielnicy Białobrzegi. Natomiast powiem, że wystarczająca ilość osób jest tutaj blisko skoncentrowana, także na zmiany przylatują, prawda, na każde zawołanie i zawycie syreny. Jak zawyje syrena, to automatycznie przychodzą na telefon SMS-y
że jest pożar czy jakieś zdarzenie i automatycznie zbiegają się wszyscy do strażnicy, przebierają się bardzo szybko i wyjeżdżają do akcji. Działamy na terenie powiatu tomaszowskiego, także tutaj rejonizacji takiej nie ma. Tam, gdzie zadysponuje nas Państwowa Straż Pożarna, tam jedziemy. Nie? Nie mają pani odwagi. Agregat prądotwórczy. Jeżeli dojeżdżamy... Wysuwany na półce, jeżeli dojeżdżamy do pożaru, wiadomo, nie ma prądu. Prąd odcinany. Jesteśmy niezależni, odpalamy sobie taki agregat, możemy podłączyć przedłużaczem. Czy masz oświetleniowy? Czy tam? Przenośny, który też z tyłu będzie zaprezentowany. W tą stronę? Parawan. Nie patrz się w tą stronę. Kamizelki ratunkowe. Podstawowa torba medyczna. Odmiarka. Moje panie, wy nie bądźcie przerażone, bo u nas są też dziewczyny strażakami. Dziewczyny jeżdżą normalnie do akcji. Także nie bądźcie takie strachliwe, bo tak jest. Jest tam gdzieś misze. Słuchajcie, misze. Jesteśmy w dniu dzisiejszym świadkami dnia otwartej naszej strażnicy. Celem tego naszego spotkania jest zapoznanie ze specyfiką naszej działalności, ale też i zademonstrowanie sprzętu, którym dysponujemy. Stoimy obok pojazdu ratowniczo-gaśniczego. W tej chwili na podwoziu MAN. Jest to pojazd z 2016 roku o zwiększonym potencjale terenowym z napędem 4x4. Pojazd ten zastąpił dotychczasowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Jelcz. Poprzedni sprzęt był dosyć leciwy, ponieważ liczył sobie 35 lat. W związku z tym łatwo się domyślić, iż potencjał naszych możliwości dużo wzrósł. Jak już powiedziałem, samochód jest na podwoziu terenowym, więc pozwala nam uczestniczyć w działaniach w najtrudniejszym terenie. Poza tym wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Mam tu na myśli sprzęt hydrauliczny, sprzęt pneumatyczny. Są to poduszki wysokiego ciśnienia, niskiego podnoszenia. Poza tym pilarki, przecinarki, sprzęt burzący, no i przede wszystkim też sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pojemność zbiornika na środek gaśniczy jest to 5000 litrów i dodatkowo mamy 500 litrów środka pianotwórczego, z którego możemy wytworzyć sobie pianę gaśniczą. Trzeba zaznaczyć, że średnia wyjazdowość w ogóle na terenie powiatu tomaszowskiego jest to około 1500 interwencji straży pożarnej, tak państwowej, jak i ochotniczej. Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach wpisuje się w te statystyki. Trzeba przyznać, że średnio rocznie uczestniczymy w około 100 interwencjach ratowniczo-gaśniczych. Są to pożary, ale też i miejscowe zagrożenia, czyli zdarzenia na drodze oraz nietypowe zachowania zwierząt, jak my to nazywamy szczególnie, zagrażające ludziom owady błonkoskrzydłe. W naszych szeregach oprócz drużyny seniorskiej funkcjonuje również drużyna młodzieżowa. Tacy uczestnicy biorą udział przede wszystkim w zbiórkach szkoleniowych.
i ewentualnie w jakichś naszych pokazach, natomiast nie mogą do osiągnięcia wieku 18 lat, czyli pełnoletności, uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Aby móc, trzeba osiągnąć wiek 18 lat i być nie starszym niż 65 lat, a także ukończyć szkolenie podstawowe strażaka ochotnika, które trwa około 1,5 miesiąca, no i do tego być nieskazitelnie zdrowym. No muszę przyznać, że zdarzyło mi się wyjechać tuż przed osiągnięciem 18 lat. Nie chciałbym zdradzać wieku, ale jest to już kilkadziesiąt lat, kiedy uczestniczę w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Także myślę, że już spore doświadczenie posiadam. Drzewka byś ci podłapał. No, od razu załamanie. Młodzieżowa drużyna pożarnicza nie jest bardzo liczna, chociaż już teraz liczba się powiększyła, na ten moment ma 15 osób, bo do tej pory mieliśmy tylko 8 osób. Nie mogliśmy jakoś dotrzeć do dzieci, mimo że chodziliśmy do szkoły, zapraszaliśmy na spotkania. Te prelekcje też miały na celu zachęcić dzieci, pokazać, że nie tylko gasimy pożary, ale robimy coś innego, bo z nami równie dobrze można się bawić, tak jak i tutaj, prawda? Młodzieżowa drużyna pożarnicza, Mateusz Goleski, druh Mateusz Goleski, który się opiekuje, jest bardzo kontaktowy, bardzo lubi dzieci, naprawdę zajmuje się fajnie tymi dzieciakami. I ta drużyna na ten moment już się powiększyła o te 7 osób. Przychodzą do nas dzieci z klas pożarniczych, na przykład młodzież z klas pożarniczych. Na ten moment mamy chyba 4 osoby, jeśli dobrze pamiętam, z klasy pożarniczej z tej katolickiej szkoły. My bardzo chętnie przyjmujemy młodzież do siebie, bardzo, bo chcemy im zaszczepić, zarazić ich trochę tym pożarnictwem. No, muszę się pochwalić też tym, że nasi młodzi strażacy dostali się na studia pożarnicze. Dwójkę mamy w tej chwili. Tu mamy kilku absolwentów już szkół pożarniczych. Jedno po warszawskiej, drugie po warszawskiej obydwoje. A w tej chwili jednego chłopca, to znaczy naszego druha, mamy na szkole pożarniczej we Wrocławiu i druhnę w szkole pożarniczej w Warszawie. Mamy osiągnięcia w konkursie, w turnieju wiedzy pożarniczej. Nasza druhna młoda, która właśnie dostała się w tej chwili na te studia pożarnicze,
była, zakwalifikowała się do ścisłego finału na szczeblu krajowym. Miała czwarte miejsce, to jest w skali krajowej bardzo dobry wynik taki. Mamy osiągnięcia w konkursie plastycznym. Młodzież zapobiega pożarom, bo to jeden konkurs, jak i drugi pod tym hasłem jest. Mamy osiągnięcia w różnych innych konkursach, choćby konkursie Kronik, którą prowadzę od 33 lat i zapisana jest w niej cała historia naszej straży. Także naprawdę mamy się cieszyć, my jesteśmy otwarci. Nawet sami strażacy mówią, że dobrze się tu czują, bo zarząd, który niejako trzyma pieczę nad tym wszystkim, jest otwarty na ich pomysły. Dzisiejsze spotkanie to jest pomysł naszych strażaków. Ja niewiele tu miałam do powiedzenia, nie odzywałam się, byłam ciekawa, co oni zorganizują. Jestem bardzo z nich dumna i zadowolona. Najmłodszy na ten moment, kto jest najmłodszy? To jest klasa mniej więcej piąta, szósta klasa, bo do młodzieżowej drużyny możemy zapisać dopiero dzieci od 10 lat. Tak mamy zapisane w statucie i tego się trzymamy. Znaczy tak, 18-latek, który przychodzi, jest przyjmowany przeważnie na tak zwany okres próbny. Testujemy, że tak powiem, naszych ochotników. W momencie, kiedy ten okres próbny minie, jest wysyłany na kurs strażacki. To są kursy podstawowe i rozszerzone, organizowane przez Państwową Straż Pożarną, cyklicznie co jakiś czas. Jeżeli przetrwa, otrzymuje, no jest takim strażakiem, który może wtedy dopiero wyjeżdżać do akcji. Przed ukończeniem kursu w żadnym wypadku musi przejść jeszcze dodatkowo badania lekarskie. Jeżeli jest zakwalifikowany, wtedy dopiero wyjeżdża do akcji. Na ten moment mamy 54 i te 15 osób w młodzieżowej drużynie młodzieżowej. Z tym, że no, starsi strażacy to jest też grupa taka, która już nie wyjeżdża do pożaru, bo to są strażacy już w takim wieku 50-60 lat. No więc grupa, która wyjeżdża, jest taki warunek, że jednostka musi mieć 21, nasza jednostka musi mieć 21 strażaków, którzy wyjeżdżają do pożarów. To są te osoby, które muszą mieć obowiązkowo przeprowadzone badania. Bez szkolenia, bez badań nikt do samochodu nie wsiada. Są dowódcy, także pilnują tego. Nikt do samochodu nie wsiada. Wyjeżdża ta grupa, która jest wyznaczona do wyjazdu, czyli te 21 osób. Samochody mamy w tej chwili dwa. Jeden to jest ciężki samochód marki MAN. Dostaliśmy go 3 lata temu, wręczany, kluczyki nam wręczał zresztą sam pan prezydent Duda na uroczystości zorganizowanej, bo dostawała także OSP Ludwików i nasza OSP, więc tam była uroczystość przed którymiś tam dożynkami spalskimi. Pan prezydent zahaczył, że tak powiem, o te nasze dzielnice i kluczyki wręczał pan prezydent Duda naszemu naczelnikowi. I drugi samochód średni marki Renault. Obydwa też nie jest stary, bo też u nas jest w naszej straży 4 albo 5 lat, jeśli dobrze pamiętam, jeśli czegoś nie pomyliłam. Także samochody są w miarę nowe. MAN jest zupełnie nowy, bo to był fabryczny, prosto z zakładu przyprowadzony do nas. Natomiast Renówka była używana już. Ja zapisywałam się, to był rok 1987. Byłam jedyną kobietą wtedy w straży. Na ten moment, tak a propos, jeśli już mówimy, mamy dziewczyny, które są po badaniach lekarskich, są po szkoleniach.
wyjeżdżają także do akcji. Natomiast ja w 1987 roku byłam jedyną pierwszą kobietą, dostałam za zadanie zaprowadzenie kroniki właśnie. I od tego czasu zaczęła się ta moja przygoda z pożarnictwem. Później stopniowo pełniłam funkcję, przez wiele, wiele lat pełniłam funkcję sekretarza. No a w tej chwili druhowie nasi zdecydowali, że jestem prezesem od 4 lat. Także pracuje mi się bardzo fajnie. Panowie, trochę się bałam tego, kiedy zostawałam prezesem, ale chyba niepotrzebnie. Mam nadzieję, że oni też są chyba zadowoleni, bo coś się tu cały czas u nas dzieje. My się nie nudzimy. Chłopcy spotykają się co sobotę, mówił, nie wiem czy druh naczelnik mówił, co sobotę zbiórki szkoleniowe, oni ćwiczą, żeby być ciągle w formie. Pani dyrektor szkoły udostępniła nam salę gimnastyczną, gdzie możemy, tam grają w piłki. No jest na ten moment zewnętrzna, także ćwiczą, ćwiczą i są sprawni. Gotowy ratownik, ubrany w ten cały swój strój, może wejść w strefę niebezpieczną. Z linią gaśniczą, by ugasić ten pożar, który jest za tymi drzwiami. Tak, Filip jako przodownik pierwszej roty chwyta sobie tą prądownicę, aby ten pożar ugasić. Strażacy podchodzą specjalnie od strony tylnej drzwi, jak gdyby od zawiasów, tak? Bo ogień może w każdej chwili przez te drzwi ich poparzyć. Wchodzimy, tak jest. Proszę zauważyć, że na początek strażak uchyla delikatnie drzwi, puszcza niewielką dawkę wody, żeby ten pożar jak gdyby przytłumić, tak? Drzwi zamyka, następnie czeka chwilę, ponawia taką procedurę, tak? Pryska tą wodą jeszcze raz tam. I jeżeli ten ogień nam się tutaj nie wydobywa na zewnątrz, wchodzimy w tą strefę niebezpieczną, tak? Drzwi otwieramy. Żeby nam się one nie zamykały, to tą stopkę zawsze warto jest albo jakiegoś klina podstawić. Tam można zajrzeć. Praktycznie nic nie widać w tym dymie, tak? I tak jest naprawdę w pożarze, tam nic nie widać. Jeżeli są płomienie, to widać je tak jak to czerwone światło w tle. Tak? W takim pomieszczeniu możemy mieć oczywiście osobę poszkodowaną, która w tym się znajduje, tak? I taka rota ratownicza przeszukuje całe to pomieszczenie, gasząc ten pożar. Tam są różnego rodzaju inne pomieszczenia, tam są drzwi, zakamarki. Trzeba tą osobę poszkodowaną znaleźć i tej strefy niebezpiecznej wynieść, jak najszybciej ją ewakuować. Pożar chłopaki mają ugaszony, ogień się nie rozprzestrzenia, ale nie mają jeszcze wydobytej osoby poszkodowanej. Cały czas przeszukują pomieszczenia. Jak zauważyliście wcześniej, strażacy weszli nisko na nogach, tak? Można zauważyć, że dym zawsze unosi się do góry, tak? I na dole mamy taką przestrzeń, z której cokolwiek widać, tak? Na górze w tym dymie nie widzimy nic. Tak. I mamy tą osobę poszkodowaną, uratowaną, że tak powiem, wyniesioną, ewakuowaną z tej strefy niebezpiecznej. I takiego poszkodowanego przekazujemy zespołowi ratownictwa medycznego bądź drugiej rocie. A tą procedurę prezentowali wam tam w garażu zapewne, ratownicy. Jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobrzegach od 12 lat. Pełnię tutaj funkcję opiekuna młodzieżowej drużyny pożarniczej. Młodzieżowa drużyna pożarnicza działająca przy OSP Białobrzegi zrzesza młodzież w wieku od 12 do 18 lat. Co weekend, w sobotę o godzinie 10 spotykamy się na zajęciach, na których mamy
nierzadko mnóstwo zajęć. Łódź jest młodzieżowej drużyny pożarniczej. Co sobotę na tych zbiórkach naszych zapoznaje się ze sprzętem, nieustannie szkoli się i podnosi swoje umiejętności. W młodzieżowej drużynie pożarniczej zarówno mamy chłopców, jak i dziewczęta. Liczy ona 15 dzieci, z czego mamy 4 dziewczyny i 11 chłopaków. Tak? Młodzież chętnie w nich uczestniczy. Tak, ja nazywam się Wiktor, tutaj koleżanka Maja i kolega Marcin. Wszyscy zapisaliśmy się tak około 3 lata temu do straży, do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, tutaj w Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobrzegach i głównie uczestniczymy w zbiórkach, właśnie w takich różnych akcjach takich właśnie. No teraz mamy 13 lat, niedługo 14. Zapisaliśmy się 3 lata temu, no to tak 10-11 lat. No i wtedy byliśmy tak w klasie 4, 5, coś takiego. Zbiórki mamy co sobotę. Cóż życie jest ciekawe. Kolega mówił, to co sobotę przychodzimy na zbiórki, organizujemy coś. Tak, skończymy 18 lat, to myślę, że na pewno każdy z nas się zapisze tutaj do Ochotniczej Straży Pożarnej i będziemy pomagać. Byłam z bratem przy pożarze, tylko że no tak jechaliśmy za wozami, dojechaliśmy do pożaru, no i był wtedy pożar łąki. Poczęstuj się ciasteczkiem. No i już przygaszali, już dużo nie było do zrobienia. No my jeszcze byliśmy chwilę tam. No. No na pewno nie wolno podpalać traw. Też trzeba się jednak zachowywać lepiej. Kiedy nie ludzie, co mają kłopoty w głowie i lubią się bawić zapałkami. No to zapałki z dzieci, no to może nie zawsze, ale zazwyczaj równa się niebezpieczeństwo. Dzisiaj na tym naszym wydarzeniu, na tej najbliższej imprezie prowadzę punkt związany z pożarem pomieszczenia. Tak? Jak widać, jestem ubrany w specjalne ubranie, które zabezpiecza mnie przed tą strefą niebezpieczną. Mam na sobie aparat powietrzny z butlą oraz maską, która mnie przed tym całym dymem i substancjami toksycznymi chroni. W Ochotniczej Straży Pożarnej jestem już od niespełna 12 lat. Wstąpiłem tutaj w 2008 roku w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tam szkoląc się i doskonaląc, skończywszy 18 lat, skierowano mnie na kurs podstawowy strażaków ochotników, gdzie mogłem zweryfikować to wszystko, czego się nauczyłem. Nauczyłem się też dużo więcej rzeczy i poprzez kolejne kursy i doskonalenie się osiągnąłem stopień już pomocnika dowódcy plutonu. Straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów, ale to także ratownictwo techniczne, ratownictwo medyczne. Ochotnicza Straż Pożarna też jest zaangażowana w różnego rodzaju szerzenie ochrony przeciwpożarowej. Tak? Organizujemy takie przedsięwzięcia jak dzisiaj. Organizujemy różne prelekcje o tematyce ochrony przeciwpożarowej, o tematyce pierwszej pomocy przedmedycznej. Bierzemy udział w różnego rodzaju akcjach, zawodach sportowo-pożarniczych, konkursach wiedzy pożarniczej. Jest to też związane z działalnością kulturalną, ponieważ Ochotnicze Straże Pożarne również są bardzo zaangażowane w tego rodzaju też takie przedsięwzięcia, imprezy masowe, zabezpieczenie, tak? Będąc zaalarmowany tą naszą syreną alarmową, nigdy nie wiemy, co się może zdarzyć, a są to różnego rodzaju pożary. Czasem też się zdarzają zabezpieczenia operacyjne terenu miasta, na których po prostu jesteśmy cały czas na nasłuchu i czekamy na zadysponowanie nas do innych działań, tak? Wtedy, jeżeli Państwowa Straż Pożarna jest przy jakichś działaniach i musimy zabezpieczać całą gotowość bojową, wtedy nieraz jest tak, że spędzamy całe noce tutaj i czekamy na ten wyjazd.
tak rozpadli, rozbierali, żeby sobie wymienić te kontrolę. Przełożyć te wszystkie smagami. Na przykład coś możemy docisnąć, tak? Za pomocą łańcuchów wymieniamy końcówki na haki, zaczepiamy sobie łańcuchy i ściągamy do siebie. Nie ma opcji, że nie ma siły. Tak, dalej. Ktoś chce spróbować? Musimy wchodzić bagażnikiem, tak? Czyli wchodząc przez bagażnik, wycinamy bagażnik, wchodzimy do środka, wycinamy sobie po kolei wszystkie fotele, tak? Oparcia, idziemy dalej. No i później to już przeważnie strażak ubrany w cały numer, tak? Czyli całe mundurowanie, dział to leży na boku, na dachu. I to jest przeważnie praca cały czas na schyłkach. Jeśli mając takie narzędzie w dłoni trzeba operować czasami. Niby się mówi, że powyżej na wysokości ramion tymi narzędziami się nie operuje, tak? No ale no, przy ciężarówkach czy coś, no nie ma szans, tak? Trzeba. Co dalej mamy? Do stabilizacji pojazdów. Auta czasami leżą na boku i tak dalej. Zwykłymi kołkami nie da się wystabilizować. Mamy takie urządzenie. Bardzo często zatrzymują się dlatego, że coś się dzieje w ogóle z podobnym. Dlatego dzieci pierwszą pomoc zaczynamy od 5 wdechów ratowniczych. Czyli najpierw, jak mamy takie dzieciątko, które nie oddycha, to wykonujemy 5 wdechów. Po czym jeszcze raz sprawdzamy, czy to dziecko oddycha. Bo może być tak, że damy po 5 wdechów i dziecko zacznie oddychać, już będzie wszystko w porządku. Po 5 wdechach sprawdzamy jeszcze raz, jeżeli nie oddycha, to przystępujemy do resuscytacji poziomowo oddechowej. W roku 2011 została utworzona grupa medyczna, która została włączona w struktury jednostki operacyjno-technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej. W swoich tutaj działaniach opieramy się głównie na udzielaniu pomocy medycznej podczas wypadków, czyli to, co realizuje tak naprawdę Straż Pożarna, ale w głównej mierze skupiamy się też na szkoleniu, tak, nowych osób, czy też dzieci i młodzieży ze szkół tomaszowskich. Znajdujemy się na stanowisku właśnie takim pokazowym, gdzie mamy do zademonstrowania tutaj sprzęt, zarówno defibrylator treningowy, sprzęt, który wykorzystujemy w działaniach tak naprawdę na co dzień, oraz fantoma, na którym uczymy, jak udzielać resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ze mną dziś tutaj na tym stanowisku członkowie tej grupy, tutaj ratownik medyczny oraz kolega ratownik, gdyż wszyscy strażacy tak naprawdę biorący udział w działaniach mają tytuł ratownika, czyli są przeszkoleni w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Defibrylator jest urządzeniem, który wysyła impulsy w momencie zatrzymania akcji serca, żeby przywrócić, tak, funkcjonowanie
tego ważnego narządu. Impuls elektryczny, który tam przebiega od jednej do drugiej elektrody. Jest to urządzenie stricte automatyczne, czyli w momencie włączenia go ono mówi, co mamy zrobić, jakie czynności po sobie należy wykonać, przeprowadzić, żeby udzielić właściwie pomocy temu poszkodowanemu. Na szczęście nie, dobrze, że jest, ale niech lepiej tutaj służy jako tylko pokazowe urządzenie jak najdłużej. Serwisujmy je, ale nie używajmy, bo zawsze to będą jakieś takie trudne i ciężkie sytuacje. Są to zarówno wyjazdy typowo gaśnicze, ale też często zdarzają tam się wyjazdy ratownicze, pomoc w wypadkach, czy też pomoc zespołom ratownictwa medycznego. Zdarza nam się też czasem wyjeżdżać, jeżeli tutaj brakuje jakby zastępów straży pożarnej, w Państwowej Straży Pożarnej, czy też zespołów ratownictwa medycznego do zdarzeń typowo medycznych, tak? Czyli zabezpieczamy tego poszkodowanego do przyjazdu, do możliwości przyjechania najbliższej karetki. Jest zainteresowanie, my też ze swojej strony widzimy, że te akcje promocyjne powinny być częściej organizowane. To przynajmniej to udzielanie tej pierwszej pomocy, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zarówno u dzieci, jak i u osób starszych, na pewno będziemy takie tutaj akcje chcieli zorganizować w przyszłości. U dzieci jest troszkę taka inna sytuacja, ponieważ dążymy do tego, żeby głowa znajdowała się w pozycji neutralnej, tylko wkładamy poduszeczkę, żeby ta głowa w tej pozycji neutralnej była utrzymana, tak? Nazywam się Jakub Izdebski i właśnie jestem w Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Mieszkam niedaleko, więc obok straży bardzo dużo przechodzę, niemalże codziennie. Można wchodzić do starszego wozu, niestety w nim nie wolno wchodzić na dach. Tak, to jest nowy wóz i w nim właśnie po drabinie wspinam się na dach. Widok z góry jest nieziemski. Oczywiście jest poczęstunek, jest zupa, są owoce, więc głód też chyba nikogo nie męczy. No. Byłem na reanimacji. Na ćwiczeniach medycznych, tak to określę. I również umiem to robić, bo wiele razy robiłem to na różnych festynach. Do pomieszczenia zadymionego, który jest po drugiej stronie, nie wchodziłem. Te odgłosy są naprawdę głośne. Ze starego wozu strażackiego można je jeszcze wytrzymać, ponieważ nie są one tam tak głośne, ale w tym nowym normalnie czasem są nie do zniesienia. Dziś mówiłyśmy o sztandarze, który został ufundowany przez mieszkańców naszej dzielnicy. Ale i wręczony, poświęcony z okazji 90-lecia naszej OSP. Ale jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy, że Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi została z racji tego jubileuszu 90-lecia odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Tu mamy akt nadania. Obok wisi obraz, który jest prezentem także od komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, także z racji tego 90-lecia. I tu pozwoliliśmy sobie także na wydrukowanie wszystkich imion i nazwisk naszych sponsorów, którzy ufundowali sztandar, ale nie tylko. Osoby, które nam tutaj pomagały przez wiele lat, tu uhonorowaliśmy ich w tym miejscu. Nie powiedziałam jeszcze o jednej rzeczy. My także bierzemy udział w Orkiestrze Świątecznej Pomocy co roku. Także otrzymujemy podziękowania. Mamy także dyplom najpopularniejszej jednostki województwa łódzkiego w 2016 roku. Dostaliśmy wtedy w nagrodę 4000 zł, za który to było, zakupiliśmy, bo to było
nagroda na sprzęt AGD, więc musieliśmy wydać tą kwotę na ten sprzęt. Zakupiliśmy wtedy telewizor, odkurzacz do odkurzania samochodów. Były kupione dwa grzejniki, bo jeszcze wtedy nie było ogrzewania. Toster, mikrofalówka, czajniki elektryczne, zarówno do samochodów, żeby panowie mogli sobie podgrzać gdzieś tam wodę. Także to była ta nagroda za uzyskanie tytułu najpopularniejszej jednostki OSP w województwie łódzkim w 2016 roku. Dostajemy systematycznie dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To są pieniążki, które przydziela, że tak powiem, komendant główny, a do dyspozycji komendanta powiatowego. I komendant powiatowy stosownie od ilości wyjazdów rozdziela te pieniążki na poszczególne jednostki. A jeżeli jestem już przy komendzie powiatowej, to muszę jeszcze także wspomnieć tutaj, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w ubiegłym roku także dostaliśmy wyższą dotację, dzięki czemu właśnie był wyremontowany garaż. To jest też, bo mówiłam już o panu prezydencie, ale muszę tu wspomnieć o wszystkich, którzy nas tutaj wspierali. Jakiś człowiek, tak? Albo jakieś zwierzę, to też taki, tak? Czyli piesek został, tak? I mamy też śmieci, tak? Też takie zwierzenia, tak?